Siemano, z tej strony Jacylinio i zapraszam Was do kolejnego odcinka z kariery Travisa Bickla. Na wstępie chcę Wam podziękować za subskrypcję, ponieważ osiągnąłem liczbę 100 subskrypcji. Dziękuję wszystkim, którzy oglądają. Mam nadzieję, że jesteś... Znaczy mam nadzieję. Myślę, że jesteście zadowoleni z tego, co robię. Chcę Wam podziękować, bo jest za co dziękować. Już trochę czasu nagrywam. Już trochę tych odcinków jest. Dobra. Terminarz. Mamy 9. miejsce tylko dlatego, że rozegraliśmy mało spotkań. Reading 3-0. Matocho, Redmond i Brito. Olympiakos, Brito i dwie bramki Koseta. Queens Park Rangers, Bennett, Wawrzyńczak, Fiero, Gary McKay-Steven wystawią rezerwy. West Ham 3-1 po dwóch bramkach Fiero i Redmonda. Izaguirre zjebał karnego. Nie wiem, dlaczego on wykonywał. Slovan wystawiłem ekstremalny rezerwowy skład 2-0. Zrobiłem jeszcze dwa transfery. Tutaj historia. Gerardo Moreira, prawy obrońca, znaleziony Nugent. Mam nadzieję, że się rozwinie i będzie następcą Loutona kiedyś. Za 3 sezony myślę. I za 7 milionów funtów, czyli drogi transfer, Peter Bowley. Super obrońca. Kurczę blade. Się rozwinie chłopak. No i cóż. Zapowiedź meczu. Jak zagramy? Fiero jako lid pola karnego. Wiecie co? Housen niech lepiej odpocznie. Wejdzie Pogba. Szczerze nie wiem, dlaczego ich zamieniłem miejscami, nie wiem. Gary McKay-Steven jako wysunięty, nie, jako wysunięty rozgrywający zagra. Myślę, że to wypali. Housen w tym meczu nie zagra, niech odpocznie chłopak. Pokażę wam go. W 7 spotkaniach zrobił 6 asyst. Czołowy gość. Ale... O, dobra. Nie, niech gra. Nie gra, przynajmniej będzie dużo akcji. O kurwa, co się dzieje z tym gardłem? Housen wejdzie potem z ławki. Johnson już kurczę mało gra niestety. Bo już nie jest taki potrzebny, już jest słabszy od reszty. Może go sprzedam za te 5 milionów. O, Musil kapitanem. To jest Housen na ławce, czy nie? Przepraszam. Kurczę, co się dzieje z tym gardłem? Nie wiem. Ale tutaj damy pressing. Jeśli w sekrecie pressing. Tutaj. Ścisłe krycie zawsze. Pressing zawsze. Dobra. I motywacja. Zagramy podaniami do nogi i szybkie centry. O kurczę, moje gardło. Nie wiem, co się dzieje. Słaba motywacja, kurwa mać. Chociaż tu już lepiej wyszło. Chociaż wolałbym, żeby obrona była zmotywowana, bo obrona jest najważniejsza. Chociaż... Jak skrzydła zagrają dobrze, to nie będzie problemów. I pierwsza akcja. Loughton wycofuje do bramkarza. Na szczęście ma piłkę, nie minął się z nią. Jakoś nie lubię tego bramkarza, ale jest niestety strasznie nieobliczalny. Ja się normalnie boję takiego czegoś. Swansea przegrywa z Liverpoolem 1-0 po samobuju. Bodajże tam był Bosingwa? Nie wiem. I Musil, rzut rożny. I teraz Gary McKay-Steven. Niestety, za lekko uderzył. To jest dobry bramkarz niestety, Forster. I teraz Didak. Dobrze. Koset walczy z Mulumbu. Dorans, kurwa. On go tam, on będzie chciał strzelać. Tak to było widać. Z mojej kamery. Matocho. Mamy problem z posiadaniem piłki. Ciekawe dlaczego. Bo nie gra Housen.
Fiero chujowo gra. No, nieźle. Lowton. Człowiek o dwóch twarzach. Raz gra zajebiście, raz gra chujowo. Redmond się rozpędza. Redmond, co zrobi? Nie, no musiał strzelać. On nie umie schodzić do środka. On słabo gra jako schodzący napastnik, ale dają go jako skrzydłowy. Więc pierwsza połowa jest beznadziejna. Widzicie, muszę zmienić. Muszę zmieniać tych zawodników. Czemu Fiero gra tak słabo? Nie no, jestem rozczarowany. Co, Carlos, jeszcze się wkurwiasz? Zaraz wypierdolę cię na zbity ryj. A Musil to tam. I zagramy ofensywą. Bez szybkich cent, albo... Nie, gramy tak. Mamy Koseta z główek. Dużo bramek strzela. Dobra, więc... Na Carrow Road po pierwszej połowie jest 0 do 0. O, Rudy złapał piłkę. Sensacja. Lowton, Matthew Lowton. Musil symuluje. Dobry zawodnik. I Musil centruje. Bet. Matocho, 1 do 0. Dobrze. Jeszcze ten durny asystę nam zasłania. Musil, pierwsza asysta bodajże w tym sezonie. Ale... O, widzę zaniepokojeni. Dlaczego? Że tak dobrze im idzie? Teraz Didak. Wrzutka, Fiero walczy. Gary McKay-Steven, Redmond, Didak. Wrzucaj, wrzucaj. Gary McKay-Steven, jeszcze raz. Replay. Didak. Lowton, Didak. Gary McKay-Steven rusza lewym skrzydłem. Didak oddaje mu... I co teraz? Redmond 2 do 0. Ale uderzył z powietrza. Piękny strzał. Normalnie. Takim strzałem to by mógł mury burzyć. Pięknie. Dobra, jest 2 do 0, ale kogo by tu zmienić? Na pewno zmienię Carlosa Fiero, ponieważ jest kompletnie niewidoczny. I ogólnie po pierwszej połowie grał beznadziejnie. Ale dobrze, że mu ocena wzrosła, bo go lubię. Zejdzie Pogba, bo też gra słabiutko. Nie widać go kompletnie. I wpuszczę. Zwariowałem. Albo. Nie no, skrzydła grałem dobrze. Didak. Matko Boska. I Zaguirre ma dobre rożne, ale Musli też tu jest. Nie no, dobra, Didak niech odpocznie. Mamy 2-0, więc myślę, że nam się uda. 20 minut do końca spotkania. Housson. Housson wrzuca i Brito 3 do 0. Patrzcie, kolejna asysta Housona. To jest w 5 spotkaniach ligowych. 5 asyst. Normalnie playmaker. Chociaż nie, tutaj nie będzie asysty Housona chyba. Nie wiem. Naprawdę nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądać. Patrzcie, obrońcy za często grają pod nogi rywali. I Zaguirre. Musil. Podaj do Housona. Ten pięknie do Lowtona. Redmond. Housson. Co zrobią? Spokojnie grają. Matocho. Skubany ma 2 metry prawie, dlatego ma tyle skoczności. Musil. 4-0. Patrzcie, kolejna rakieta. Co za gość. Pamiętacie, jak z Realem strzelił 2 bramki? To patrzcie, co on robi. To może być bramka miesiąca. Pierwszy raz, odkąd bym prowadził klub, miałbym może bramkę miesiąca. Miałbym jakiegoś zawodnika. Housson. Wrzuca. I nie ma. Teraz koniec meczu. Pewna wygrana. 4-0. Super. Jestem zadowolony. Nie jestem zadowolony tylko z napastników, bo to oni powinni strzelać bramki. A ma Housson asystę. To dobrze. Ale Brito strzelił. Dobrze jest. Nawet skrzydła bardzo dobrze grały. Musil. Znowu bohaterem meczu. Muszę ich pochwalić. Nie wątpię. Matocho gra wyśmienicie. Jednak skoczność robi swoje przy takich fragmentach. Dobra, i gitara. Mamy. Teraz póki co jak nagrywam to jest 11:15 w nocy. 23 w zasadzie. Więc
Skończę nagrywać. Mogę iść spokojnie się wyspać. No, 23 tysiące widzów. Mało trochę. Musil. Teraz myślę, czy ja go wpuściłem. Nie. On gra od początku spotkania. Czekajcie, czy Kamerun gra jakieś spotkanie? Tak, Republika Zielonego Przylądka. Tutaj 3 do 0 znowu. Pogrom. Abu Bakar i dwa gole rezerwowego. Kweke. I pewny awans, nie oszukujmy się. Mamy za mocny skład. Ale to są pierdoły. Czy pokazałem profil menedżera? Tak, pokazałem. Ale dobra. Co ja chciałem pokazać? Widok ogólny? Coś chciałem pokazać. Informacje. Nie, to nie tutaj. Mamy dużą wartość. To gdzie? O. Mamy planowaną rozbudowę na 6,5 tysiąca miejsc. Prawie. Nie wiem, czy to omówiłem. Nie, zaraz, niedługo to będzie skończone. Mamy najnowocześniejsze obiekty młodzieżowe, doskonałą bazę treningową. Tutaj mamy trochę słabo. Nie mamy dachu, niestety. A nie, to by full. A, bo rozbudowa. Ponadprzeciętna siatka wyszukiwania juniorów. To mnie martwi. A robię wszystko, żeby było jak najwięcej. O, spotkanie z zarządem. Może coś nam się uda teraz. Jest tutaj coś. O, właśnie o to mi chodzi. No i tutaj nie ma, żeby zwiększyć. No to mnie dziwi. A tutaj jest system szkolenia młodzieży. To jest redukować. No nawet nie mam ich o co prosić. Co miałem pokazać? Pokazywałem York? Kurwa, teraz nie wiem. No ja mam sklerozę, wybaczcie. York jest na 22 miejscu, ma porażkę, 7 remisów, 1 zwycięstwo i 4 porażki. Na pewno nie pokazywałem statystyk, to zawsze robię po meczu. I pokażę wam jeszcze tabelę całkowitą. Najwięcej spotkań Redmond i Rudy. Kurczę, musi odpo... Bennett mało gra, a patrzcie, 2 asysty i bramka. A tutaj 3 bramki i asysta, śmiesznie. Hawson 7 asyst. Właśnie, Gary McKay, Steven, Brito. Tutaj się fajnie... Kurczę, słowo mi padło. Równolegle asystują. Ja to źle powiedziałem. Równomiernie, o, to się rozkłada. Bramki, Fiero, wbrew pozorom. Antonio Brito. Jeszcze się chłopak rozwija. Wszystko mu rośnie. Martin Musil, 7,90 ocena. Nick Cossette, tutaj obrońca. Erik Matochow, zobaczcie jaki on jest dobry. 20 skoczności. Swoje robi. Zawodnik meczu Hawson. Tutaj nic ciekawego. Żółte kartki i ocena. Scott Burgess w 2 spotkaniach 8,45. Tutaj nasz bramkarz Bilbao. Matocho, Musil. Jest fajnie. Ale Hawson 7,79. No to jest geniusz. Jednak nie oszukujmy się. Następne spotkanie na kogo? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Fyrt. O, to by było ciekawe. Chociaż szczerze powiedziawszy, wyjdę z grupy. Ale Newcastle. Southampton już kiedyś nagrywałem na pewno. Aston Villa też. Nie nagrywałem chyba nigdy Newcastle. Ale to by było za szybko. Raz, dwa, cztery mecz. Nie, Fyrt najwcześniej. Tak, a potem byłaby Chelsea. O kurwa. Dobra. Więc w tym odcinku to będzie wszystko. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się dalej ze mną. Zdrowia przede wszystkim. I niestety moje ferie zimowe się kończą. Więc teraz nie będzie odcinków co 2 dni. Postaram się, żeby były co 2 dni, ale nie obiecuję. Więc w tym odcinku to będzie wszystko. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się. Siemano.